Hej, witajcie, ja jestem Siejso, to jest odcinek na moim kanale. Dzisiaj streamujemy sobie kolejny pojazd nowego DLC letniego, że jak to mogę powiedzieć. Już odpalam z telefon oczywiście, będzie to pojazd Legendary Motorsports. Jest to Invero Conquette D10, jak to źle przeczytałem, to sorry, ale są skomplikowane te nazwy. Bardzo ładny różowy kolor, który się rzuca w oczy, oczywiście różowy to będzie kolor, który sobie weźmiemy. Auto kosztuje 1,5 miliona. Wygląda trochę jak Ferrari, jak Lamborghini, jak McLaren, tak naprawdę wszystkiego po trochu, a z tyłu jak Corvette, także zobaczycie. Zamawiamy sobie go i za chwilę go stuningujemy. Zamawiamy sobie go do garażu na poziom trzeci, także jedziemy go stuningować. Ok, także nasze autko już jest w garażu, widzicie, zaparkowane, wywoskowane, nie wiadomo co jeszcze. Tak się prezentuje, no, te felgi różowe są mega. Z pewnością ich nie będziemy zmieniać, szkoda, że takie tarcze są tylko brzydkie, no ale... Jednak gra się skupia na wielu innych rzeczach, nie tylko na pojazdach, chociaż te są tutaj na wysokim poziomie, jest ich dużo, tak to można powiedzieć. D10, dobra, no zle pancerz na maksa. Amulcję również na maksa zetuningujemy. Także zderzaki. I tu będzie pewnie jakieś fajne pole do popisu. No trochę jak Zentorno, nie? Tak delikatnie, ale też... W tym aucie widzę wiele innych aut, także tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. O, to bardzo ładne. Tylne zrzaki. Mamy takie, tu by to nas zaciskały te lotki, te płetwy, tak się nazywa fachowo. Nie tuningowałem samochodu, także nie wiem. Jakie rury. To wygląda nie najgorzej, co mamy oryginalne. Ale damy to tutaj ten najlepszy dyfuzor, grille. Klakson tu mamy to samo, wszystko. Światła. Niech są niebieskie. Neony. Zamontujemy tu neony, czemu nie? Ale w jakim kolorze za chwilę zobaczymy, ponieważ... Są fajne oznaczenia tego samochodu. Ja już wiem, bo widziałem troszkę przerywników na internecie, jakie są. Dokładnie ten zamontujemy, ale idziemy dalej jeszcze pogląd. Nie mam też jakby wersję Moro, tak to mogę nazwać, taką ciemniejszą. Moim zdaniem to jest najładniejsze malowanie tego auta. Mega się takie auta podobają, takie kolorowe. Teraz zobaczymy sobie, jakie światła by tu zamontować. Światła, zestawy, neonowy kolor. Białe nie, ale ekipowe też nie, ale jakieś niebieskie pasowałoby, czarne światło. Niech będzie takie, zobaczymy jak będzie wyglądało ewentualnie w nocy. Tablica ciemna oczywiście. Nakierowanie, zostawiam taki kolor jaki jest, ponieważ no inne by tu nie pasowały trochę. Jeszcze może by pasowało, ale ten daje taki jakby fajny efekt. Wyśplamka na tym, karbowany dach, a damy sobie wersję bez dachu. Teraz wygląda jak Lambo trochę, wersja Spider. Lot powietrza, niech będzie, niech będzie się powietrze. Progi. Okej, okay, damy te, wytrzymajmy spoiler. To jest trudny wybór tego auta, to mi się najbardziej podoba. Oryginalny w sumie też nie jest niczego sobie. Ale damy taki większy, żeby jednak był lepszy docisk samochodu. Pasy słoneczne w tym przypadku wszystkie są takie same, mamy naklejki. Zawieszenie. Damy takie bardzo niskie, skrzynia by się najlepsza. Turbo, sprężarka, koła. Zostają te oczywiście, bo wyglądają tutaj niesamowicie. Wiem jakieś felgi? Nie. Czekam oryginalne felgi. Wow, ale to już jest problem, żeby sobie zapłacić za oryginalne felgi. Nieważne. Jeszcze zrobimy oczywiście kule odporne. Dym niech będzie taki jak je, czyli czarny. Szyby. Damy sobie mocno przyciemnione, limuzynowe byłoby za mocne moim zdaniem. I tak wygląda nasze auto. Wyjeżdżamy, by nim się pochwalić innym w otoczeniu. Napęd tylko i wyłącznie na tył, jak widzimy. Teraz zobaczymy dokładnie. Napad napęd tylko właśnie na tył, ale większość sportowych aut ma napęd na tył, także nie ma co się martwić. Fajnie i delikatnie rzuca. Ta przytoczność jednak jest dość potrzebna mocno.
To się słabo sprzedać, tylko tak powiem. Tak wygląda w środku, możemy jakieś radio włączyć. Fajnie obraca, widzimy. Bardzo zrywne auto, lecz ta prędkość maksymalna przyspieszenie nie jest takie efektywne jak w przypadku innych aut. No z tyłu jak Corvette, moim zdaniem z przodu jak trochę jak Ferrari, jak Lambo. Niektórzy widzą tutaj McLarena z widzów, bo odtuningowałem to auto na live kiedyś już, jak to wyszło do premiery. Także wygląda samo auto niesamowicie. No na tyle w tym odcinku, możecie zajrzeć też do innych aut, które są w tym DLC, ja stuningowałem je. Z pewnością z dnia na dzień będzie coraz więcej przybywać jeszcze na moim kanale, bo z tego co wiem do grudnia nie będzie żadnych nowych aut. Dobra, także na razie, następnego odcinka, bye.